Zaczynamy kolejną gierkę. Wybraliśmy sobie z karuzeli Rek'Sai z płaszczykiem, który jest dobrym przedmiotem ogólnie teraz w mecie, z racji tego, że każdy tak naprawdę chce mieć Magic Resist na jakiegokolwiek przeciwnika tak naprawdę. Więc jest to dosyć dobry początek. Tylko, że jest jeden problem z tym przedmiotem taki, że tak naprawdę tylko to by się chciało z tego zbudować, ewentualnie Bloodthirstera, ale to jeśli będziemy grali z tak naprawdę, powiedzmy sobie, z Dravenem. A nie wiemy, czy będziemy takie coś robić, bo Draven jest tier 4, czyli kosztuje 4 złota, nie zobaczymy go najwcześniej do 5 levelu, więc ciężko będzie stwierdzić, czy coś z tego wyrośnie w ogóle. No ale zobaczymy. Ogólnie i tak to jest dosyć dobry przedmiot, szczególnie, że raczej jest mało ludzi go wybiera na karuzelach, więc nawet jeśli będziemy wysoko w tabeli i będziemy wybierać jako ostatni w karuzeli, to może bardzo duża szansa, że będziemy mieli jeszcze jeden płaszczyk. Dostaliśmy sobie do tego pas, więc też tak średnio trafione akurat, nie możemy tego skombinować w żaden sposób. Dwie fiory, jedna Camille, czyli tu mam Blade Masterów. Drugi Kasadin, przydałby nam się kazek, żeby zadawać true damage, jakbyśmy w następnym sklepie dostali Kasadina i Kha'Zix'a jednego, to byłbym mega szczęśliwy, bo to nam daje w tym momencie true damage dla wszystkich naszych wojdowców, a wojdowców byśmy mieli trzech, w tym Kasadin srebrny, no to by było idealnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jest bez tragedii, chociaż mogłoby być lepiej, no ale zobaczymy. Co nam wypadnie z biednych stworków? Okej, jest Morello, bez tragedii. O, jest Cape. No i bardzo ładnie. Jest Kasadin, nie ma Kha'Zix'a, ale jest Kasadin. Z tego już się cieszę. A oprócz tego moglibyśmy sobie tutaj dobrać dwóch piratów. Jakbyśmy bardzo chcieli, może potem czwartego znaleźć. Ewentualnie dwóch... dwóch knightów. Ale ja chyba dołożę sobie tego pana tutaj. Tu już sobie zrobimy Magic Resist. Na pajku włożymy Morello, żeby zadawało te obrażenia. I tu by nam się przydało, powiem wam szczerze, chyba nawet możemy w piratów się zastanowić, czy nie pójść. Tak mi się wydaje. Tak mi się coś zdaje, że można by w piratów. Kupimy tu Fate'a, kupimy sobie także Dariusza, gdybyśmy mieli pójść w Knightów, jakby coś się zmieniło. Kogo ja sprzedałem? Camille. Jeśli chodzi o Blade Masterów, no Camille nie jest jakimś super zawodnikiem, ona jest wgrywalna w early game, ale potem raczej się nie skaluje za szybko, ale oczywiście, jak widzicie, gra chce mi powiedzieć, że zrobiłem błąd, więc dała mi teraz dwie Fiory, dwie Camille, więc mielibyśmy mega zestaw. Byśmy mieli upgrade i Fiory, i Camille. No ale nic z tym Fantem nie zrobimy obecnie. Zamiast tej Rek'Sai włożymy sobie Fiorę. Poczekamy jeszcze jedną rundę ze sprzedażą. No, moglibyśmy przenieść ten przedmiot na przykład na Kasadina albo coś, ale... Uj, true damage, okej. Może być ciężko. Na szczęście mamy zaupgradowane postaci, a on nie ma. Nie! Nie zrobił ulta. Ale wygramy. Dobrze. Idealnie. Ok, kupimy sobie Varusa też. I teraz się okaże, co dostaniemy za następną shopą. Że tak powiem. W następnej shopie będą... nieciekawe postaci. Nieciekawe postaci. Takie będą w shopie. Jest Knight jeden. Czyli moglibyśmy zrobić tak. I tak. I mamy Knighta, ale to niekoniecznie jest fajne. Ta Rek'Sai by naprawdę była spoko grywalna tutaj. No nie wiem, sam. Czy sprzedawać ją? No jest bardzo duża szansa, że dostaniemy jeszcze Kha'Zix'a i wtedy ten Kasadin się nagle robi naprawdę potężny. Sam już nie wiem. Lulu z... Okej, ciekawe. Co się stało z moim ultimatem? Co?
tam Lulu mi przeszkodziła w tym? O co to chodziło? No, dostaniemy teraz stromotną klęskę. Kupimy sobie jedną szywanę, bo już mamy jednego rycerza, więc w więcej niż dwóch na razie nie będziemy celować. Jest Pike. I jest... Ale nie wiem, czemu to wspominam. Jest przede wszystkim miecz jeden. Ale nie dostajemy go. Jest druga szywana. Jesteśmy w środku mniej więcej. Dobra, weźmiemy sobie... To może być trochę dziwne, ale... Wydaje mi się, że jeśli zdobędziemy sobie dwa przedmioty na Magic Resist, da nam to bardzo dużo w late game, gdzie jednak ludzie powinni grać postaciami zdającymi magiczne obrażenia. Co my tu robimy? Co my tu robimy? Ale bieda. No nie, nie, dobra, zostawimy go na razie na stole. Z racji tego, że mamy czwarty level, a my tu mamy pięć postaci, bo mamy pełną ławkę i ta postać z karuzeli musiała trafić na planszę. Ojejku. No może być ciężko tutaj. Wam powiem. Pike, lepiej się pośpiesz z tym ultem. No i co, trafił jedną osobę, naprawdę? I żart. No to niestety zostaliśmy przejechani walcem. Tutaj. Niestety. Tak właśnie się to skończyło. Jest Eve. No Eve na pewno musimy włożyć. Damy jej Magic Resist. Jest Dariusz. Dariusz zamiast Fiory. Jest drugi Pike. Jest też Lissandra. Sprzedamy tą Fiorę. Ojejku, jejku, dobra. Damy Magic Resist na Pike'a na razie, bo wiem, że będziemy go w przyszłości sprzedawać. Więc jest to jakiś tam pomysł. Ten Kasadin jest jakimś tutaj rzeźnikiem, asem totalnym. Niestety nie dostał teraz stana. No trudno. Dostaliśmy znowu Bęcki. Z drugi Mordekaiser. Ale nieciekawie nam tu dochodzą rzeczy. Poważnie. Dobra, i tak musimy zlevelować, tylko możemy to zrobić w przyszłej rundzie. Czy my pokonamy go w tej chwili? Pokonamy ich w tej chwili tutaj? To jest bardzo dobre pytanie. Czy my ich w tej chwili tutaj pokonamy? Myślę, że powinniśmy. Czyli tak naprawdę możemy sprzedać sobie Fiorę. I sprzedać na przykład... Kurde, mam nadzieję, że pokonamy. Inaczej będzie trochę lipa. No, nauczymy się najwyżej czegoś. Dalej, Pike. Syk. Bardzo ładnie. Teraz się drugi pan nie uleczy. I wygrywamy na pewno. Dobrze. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Aha, dostaliśmy złoto. To już mniej ładnie. To nam drugi rycerz musi wjechać. Tu mamy demona. Sprzedamy tak. Ja. Jak? Ale to jest nie fart. No nic, musimy kupić Atroxa, to na pewno. Zobaczmy, co z tego wyniknie.
Ho. Evelyn powstrzymała go, tego Varusa przed skastowaniem strzały. Oj, jaki damage konkretny. Czy my to wygramy? Może być ciężko, wam powiem. Może być ciężko. Kupimy drugiego Zeda. No, wygraliśmy, okej. Okay. Na szczęście nie rozdał itemów. Jest Pike. Jest upgrade. Jest dobrze. Jest dobrze. Czy nam się w tej chwili zrobić... Chcę zrobić level upa. Jesteśmy na 82 HP. Stawilibyśmy trzeciego asasyna. No kurde, jest to istotne. Jak mi się wydaje. Zrobimy tak. Nie, i tu byśmy z Kha'Zixa jeszcze. Jakbyśmy mieli jeszcze dwóch Kha'Zixów. Zobaczymy. Szósty level też nam daje większe szanse na wyrolowanie w tym momencie na przykład Dravena, Branda. To są bardzo dobre postacie, które chcielibyśmy kupić jak najszybciej, tak naprawdę. No średnio udany ten Pike ult. No ale co zrobimy? I tak się udało wygrać. Bez problemu. Kupimy Warwicka tak sobie. Bo mamy kasę. Bo mamy kasę. Czy dostaliśmy jakiś upgrade? Mamy Mordekaisera. Czyli można by się pokusić o czterech knightów. Zostawiam tego Mordekaisera zamiast Poppy. I na razie chyba tak zostawiamy. No, brakuje nam jednego golda do 20, ale nieładnie. Ale nieładnie, coś trzeba będzie sprzedać. Tego jednego Garena chyba sprzedamy. Jak się trafią, to się trafią, jak się nie trafią, to się nie trafią, że tak powiem. Elokwentnie. No, Pike, zaczynasz na froncie, przydałby się... No... Okej, to nie było tragiczne. Zultował cały frontline? Do starej Morello? To jest takie złe rozwiązanie, wam powiem. Dobra, mam 20 złota. Mamy jednego Cape'a jeszcze. Tak dobrze mówię? Jeden płaszcz powinniśmy mieć. Tak, mamy jeden płaszcz. Z tym jednym płaszczem moglibyśmy zrobić drugi płaszcz, ale niestety jest wzięty. Czyli nic z tego nie urodzimy. Moglibyśmy wziąć w takim wypadku tą Sejuani. Nie, chyba na to wyjdzie. To jest czwarty knight. Z kolejną połówką Morello, to niekoniecznie jest to dla nas grywalne. Niestety. Ewentualnie z Zephyrem, to też nie jest jakiś mega czad. I to możemy zrobić tak. Mogliśmy zrobić level up znowu. I tak zrobimy. Wrzucimy sobie czwartego rycerza. I to nam mega, mega, mega dużo zmienia. Trochę to jest takie nieortodoksyjne podejście do gry, że w tym momencie już mamy siódmy level. Ale myślę, że nam warto to zrobić. Wszyscy mają szósty na pewno, więc będę ja miał największe szanse, żeby teraz tier piątki sobie dostać od ludków, zanim oni cokolwiek zrobią. Tak samo tier 4 będę mógł pozbierać, czyli te Sejuani na przykład. To jest dla nas istotne. Super te Sejuani ult. Jestem pod wrażeniem. Ten pan ma ciągle tego srebrnego Kasadina, naprawdę? Okej. Okay. Okej. Okay. Czemu nie kupiłem Kindreda? Nikt nie wie. Trzeba było kupić tego Kindreda. Ale no niestety, zaspałem. Zaspałem. Jesteśmy na czwartym win streaku w tej chwili. Cofniemy ich tutaj, żeby asasyni mieli czas skoczyć do przeciwnika. Zobaczmy, co z tego wyjdzie.
Proszę do nas wejść. Dziękuję. No nie jest źle. Nie jest źle. Nie wiem, czy w ogóle Majester Johnny odpowiedział ulta? Wydaje mi się, że tak. Nie jestem przekonany na ten temat. Mogło być zdecydowanie gorzej, wam powiem. Ojejku. No i to mi się podoba. Tylko teraz nie bardzo mamy co tu posprzedawać. Nie no, w sumie moglibyśmy pajka sprzedać. I moglibyśmy Zeda sprzedać. I zrobić tak. I to by było ok. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Możecie się zastanawiać, dlaczego tak zrobiłem. Dlatego, że miałem trzech asasynów, prawda? Aż mieć bonus. Ale ci asasynowie tak naprawdę bardzo kiepsko grają w late game'ie. A ja potrzebuję większą siłę uderzeniową, tak naprawdę, w przyszłości. I to będzie mi się o wiele bardziej sprawdzało. I tu jest imperialny, czyli moglibyśmy zagrać tak. Ale nie mamy pod niego przedmiotów, to jest problem. Morele wjedzie na tego, na tą Sejuani, to na bank. I moglibyśmy zrobić nawet sobie Wormoga na niej. Co jest dosyć dziwne, ale może działać. Więc sobie tak zrobimy. Elementalista. Ale chyba będzie mu brakowało damage'u, tak mi się coś zdaje. Halo, czy to Sejuani rzucił jakiegoś ulta, czy nie bardzo? No okej, okay. Wreszcie. Z Poppy. Tak naprawdę, to wam powiem, bez kozery, że tego Garena musimy sprzedać. Tego Nara nie wiem, czy mi się w ogóle opłacać będzie trzymać. Potrzebujemy jeszcze złota, żeby wbić kolejny poziom jak najszybciej. Ten ósmy poziom. Tak naprawdę. Kolejny elementalist. No niestety, przegrywam naszego winstreaka. Nic na to nie poradzimy obecnie. Nic na to nie poradzimy obecnie. Takie już realia naszego pojedynku tutaj. Morgana. Ilu ludzi gra Evelyn? Nikt. No to kurczę, czemu ja jeszcze jej nie dostaję? To jest bardzo dobre pytanie. Dobrze, chociaż rzucił ultę ten Brand, zanim zginął. Chociaż coś. Ta Sejuani to jeszcze nie puściła ulta. Yikes. Ale dostaliśmy baty. Ale dostaliśmy baty. Czyli mamy tak. Mamy cape'a i mamy łuk. Płaszczyk i łuk. Drugi płaszczyk albo drugi łuk by nam się przydał.
Tak naprawdę. Czyli płaszczyk. Czyli płaszczyk. Lepszy ranger? Lepszy ranger, nie? Przynajmniej na razie. Tak mi się wydaje. Zrobimy level up. Teraz pewnie jeszcze przegramy. Bardzo potrzebujemy upgrade'ów na Eve, na Sejuani, na Kindredzie i na Poppy. Bo plan jest taki, że robimy level up i wstawiamy... A czemu ja w sumie nie wstawiłem teraz tej Kinder? Tam powinienem. Powinienem był. Niestety. Dostałem dosyć mocne cięgi tutaj. Zaraz będziemy mieli raptory. 28 HP. Nie wiem, czy teraz nie powinniśmy zrobić levela. Levelu, przepraszam. Jest Kindred, jest Poppy. Zrobimy tak. To może nie byłoby to tak złe. Dobra, wyczekamy to jeszcze jedną rundę. No, zginąć nie zginiemy. Tych czterech knightów mamy, teraz Poppy jest o wiele potężniejsza. Potrzebujemy bardzo tej jednej Sejuani. Naprawdę bardzo potrzebujemy tej jednej Sejuani. Jejku, ta Lulu. No niestety ona mimo, że dostała Kindreda. W sensie Fantoma, to niestety nie zginęła. No powiem wam, że mówiłem, że nie zginiemy, ale mam 9 HP. Więc wygląda to średnio ciekawie. Taki Phantom. To ciekawszy niż taki, powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, że to wygląda ciekawiej. A zobaczymy, co się stanie po rundzie. No bo jakbyśmy dostali jeszcze jednego takiego Kindreda. Zastanówmy się. To wtedy, czy Phantom warto przez Knighta może wyrzucić w takim wypadku? Dobre pytanie. Zaraz się okaże. No, jeszcze jakiś przedmiot, proszę. Zephyr. No to nam średnio pomaga w tej chwili. Dobra, no to teraz potrzebujemy upgrade'y. Jasny gwint. Trzy Zedy. Jest Brand, jest Ashka, jest kolejny Brand, jest kolejna Ashka, jest też Varus. Dobra. Halo? To czy nie ma HP? Ale fart. No bo HP to oni za dużo nie mieli. Mówiąc szczerze. Teraz zrobimy upgrade ważki. Ażki. Jest druga Eve.
Potrzebujemy jeszcze jedną. Jest, dobrze. Okej. Okay. Jest okej teraz. Teraz tak naprawdę byśmy potrzebowali Vein. No nic. Na szczęście Brand robi dosyć duży damage tutaj. Czy my coś chcemy jeszcze kupić? No nie. No może tego Kyle trzeba kupić. Dobra, ale mamy upgrade. Cztery knighty, dwóch rangerów, dwa demony. No chyba jest okej. Okay. Tak mi się zdaje. Nie wiem, czy nie musielibyśmy Aszki włożyć w prawy dolny róg. Tak sobie myślę teraz. Dobra, Jace zginął. To teraz Sejuani robi wielką zmianę. I super. Kolegę żegnamy. Dobra, jesteśmy w top 4. Uratowaliśmy tą gierkę obecnie. Obecnie uratowaliśmy tą gierkę. Czy ja bym nawet chciał iść w czterech rangerów? Nie wydaje mi się. Niepotrzebnie kupowałem tego Varusa. Tak mi się, tak teraz sobie myślę. Czy mam jakieś itemy nieskombinowane? Nie wydaje mi się też. Więc weźmiemy po prostu ten Sword of the Divine. Mamy! O! Czy coś mógłbym z tego zrobić? Wormoga. Nie, dobra, okej. Okay. To bez tragedii, mogło być gorzej. Zmienimy sobie Aszkę tutaj w tą stronę. Ma troszkę szybszy attack speed dzięki temu. Jeden atak na sekundę. Może zdawać krytyki praktycznie non-stop. To też było nie z gorsze. No nie, jest okej, okay. Jest okej. Okay. Tak sobie myślę, że jest ok. Te cztery knighty mnie troszkę nie przekonują. Te rycerze tak średnio troszkę, że tak powiem. Na szczęście nie ma on rapid fire cannon na żadnym z rangerów, więc nie ma dłuższego zasięgu. Oj. Ale zabili nam Eve, niestety. Oj, oj, oj. Wygraliśmy, ale było bardzo blisko. Dlatego, żebyśmy zginęli. Ogólnie. Teraz musimy sprawdzić uwagę. Zwrócić uwagę na to, jak nasi przeciwnicy się ustawiają. I skontrować. Jest top 3. Kurczę. Wszyscy są rozstawieni w różnych kierunkach. A my powinniśmy grać teraz na tego pana tutaj. Bo z tym już poprzednio graliśmy. Nie wydaje mi się, żeby się to resetowało. Dobra, możemy tak zostawić w sumie teraz. Mhm. No niestety ten Lucek zaczął ma HP. Rzuciła ulta? Rzuciła ulta. Dobrze, idealnie. Rzuciła Sejuani w sensie ulta. Dobrze, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. 9 HP, 9 HP i 5 HP. Kolejny Seimitar. No tego akurat nie potrzebujemy. I co ja teraz mam biedny zrobić? W ogóle najciekawsze jest to,
że nie mamy co zaupgrade'ować, bo gramy na Knightach, mamy wszystko zaupgrade'owane. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to level. Tak naprawdę. No nic. Teraz, o ile się nie mylę, co jest zbugowane w ogóle z Fantomem i będzie cały czas w tą samą postać uderzał, o ile się nie mylę. Dodaje też resisty, nie? Dobra, damy na łuczniku. Teraz powinniśmy grać z tym panem, on też się przeniósł na prawą stronę. Okej. Okay. Zacznę z tego wyniki. A nie, jednak gramy z duchem tego pana. Czy Lucek dostanie znowu Fantoma? Nie, tym razem to są Garen. A to ciekawe. No, teraz krytyki wchodzą już z otaczki. Każdy atak zadaje krytyczny damage. Dobrze, tu sobie poradziliśmy. Zacznę sobie przeciwników. Został ten pan z Silver Dravenem 49. No to my musimy zrobić level up. I wstawić kolejnego demona. Nie mam tutaj innej opcji. Tak naprawdę. Jak on się ustawia. W taki sposób. Ciekawe. Demon Leona. I nic nie zmienił. Okej. Okay. Zacznijmy, gdzie teraz na Fantom na kogoś upadnie? Na Leonę. Ale by było idealnie, by się zabili, no niestety nie wyszło. O nie! Sejuani się nie odpaliła! Oj, możemy przez to przegrać. Powiem wam szczerze. Ale jednak chyba się utrzymamy. Utrzymamy się. Jest ult. Strzała nie! Obok, ale dobra, spokojnie, wygrywamy. Wygrywamy. Jest wygrana. Jest wygrana na spokojnie. Jest wygrana na spokojnie. Troszkę dziwnie, że graliśmy trzema rangerami, a nie czterema. Nawet nie mieliśmy itemów za bardzo pod rangerów. Ale tutaj demony i Sejuani tak naprawdę najwięcej robiła. Zresztą zobaczcie. Mieliśmy jako jeden 9 level. Więc na tym nowym koncie sobie radzimy dosyć dobrze.